Witam, dzisiaj pokazujemy przygotowanie powierzchni do podkładowania, szlifowanie, szpachlowanie i na końcu będziemy podkładować. Użyte materiały będą 120, najpierw rozszlifujemy powierzchnię, później szpachlujemy i później będziemy sobie heberkiem obrabiali 120 i na koniec podkładujemy i finish. Dziękuję, pozdrawiam. Tutaj będziemy nakładali teraz szpachle. Musimy ładnie nałożyć. Mamy tutaj taki delikatny rancik, którego nie widać. Musimy później go wyprowadzić. Będziemy używali tego hebla i papieru 123M. Teraz będziemy robili obróbkę papierem 180, lub 120, ja zawsze robię 180, takie malutkie elementy, gdzie są mniejsze rysy. I później 240 poprawiamy i podkładujemy.
tutaj mamy już gotowy element. Oklejamy sobie teraz za chwilkę papierem. Szykujemy, rozrabiamy podkładzik i będziemy podkładowali. Nakładamy sobie średnio jedną ciężką warstwę, następnie odczekujemy z 5 minut i nakładamy drugą grubszą warstwę podkładu.